Proszę panu, w dniu dzisiejszym macie koncert w tej restauracji. Proszę powiedzieć, ile utworów wykonacie i jakie to będą utwory? Witamy serdecznie. No będziemy chcieli wykonać 15-16 utworów, może więcej jak się uda, zobaczymy. No będziemy chcieli wykonać nasze tu regionalne utwory, nasze autorskie utwory. No chcemy zaskoczyć tych naszych widzów, przyszło troszeczkę ludzi do nas, będziemy widzieć jak to się będzie działo wszystko, nie? A jaki najbardziej popularny utwór wykonacie dzisiaj? O kurde Kaśka, Madzie i... Anię Wódeczkę. Anię Wódeczkę. To są takie nasze autorskie piosenki, które gramy na koncertach już, także ludzie no, znają z tych utworów i to się będziemy usiłować grać dzisiaj. A proszę powiedzieć, czy prócz utworów jeszcze coś dzisiaj przewidujecie? No generalnie przyszliśmy tu po to, żeby coś zagrać dla ludzi, prawda? Więc żadnych fajerwerków nie będzie. Aczkolwiek no będą solówki Sylwusia, będą solówki jakieś tam na gitarce, powiedzmy. No, Łukasz tutaj też coś pogra. Tak jak mówię, no nie będzie żadnych sztucznych ogni, nie będzie fajerwerków. Przyszliśmy tu po to, żeby zagrać dla ludzi. Z tego co wiem, dzisiaj wasz zespół otrzymuje nagrodę. Jak odbieracie tę nagrodę? Czekamy, bo nie wiemy co to będzie jeszcze. No, tyle wiemy tylko z informacji, co się mamy dostać. Przyjechali my, czekamy. No, ma być niespodzianka, więc dokładnie nie powiem, bo sam nie wiem, co to ma być. Jest to dla was niespodzianka. Jest to naszą niespodzianką, nie wiemy dokładnie. Czytam tam z pisma jakiegoś i tam doczytali, że coś mamy dostać, więc my tu są. Zostaliśmy zaproszeni przez Dariusza Mikulskiego do tej knajpy, żeby też tu zagrać. No i będziemy widzieć, co się będzie działo. No. A proszę powiedzieć, jakie macie plany zawodowe, artystyczne na najbliższy okres? Nie wiem, który z panów... No to ja powiem na ten temat. No tak, na 2016, 17, 18, 19 miejsc z nim mamy granio bardzo dużo. Gromy jeszcze dużo bardzo wesel, bo mamy już przyjmowane te wesela, ale już zaczynamy taką małą trasę koncertową w tym roku, na przyszły rok troszkę większą. No i na 18 już tam się będzie zajmował nami menadżer, który będzie ustawił nam grafik grania, więc mamy grać nawet do... dwóch koncertów weekendowo, dziennie, no zależy jaki będzie ten terminarz, nie? Staramy się, ale mamy dużo grania i to coraz bardziej się nasila. Na razie mamy skład taki jak jest, dopracowujemy materiał, po nocach gromy, dzisiaj też wczoraj zaczęli próbę, to my też do północy się przygotowali tutaj, żeby to było no, chociaż gromy, ale non-stop to wszystko pieścimy, no tak chcemy, żeby było dobrze, nie? A z ilu osób składa się wasz zespół? Z trzech osób, czy jednak jeszcze są inne osoby? Z sześciu osób. Dzisiaj akurat będziemy występować w pięciu. Kolega zachorował, nie może, gardło go boli, nie może dzisiaj grać na trąbce. Także będzie nas dzisiaj tylko pięciu. Ale ogólnie składamy się z sześciu osób. A czy moglibyście opowiedzieć historię powstania waszego zespołu? Ja wam powiem, jak to było. Chodź tu Mareczku do nozo. Tu jest nasz tata zespołu, Marek Górka. Zapraszam tutaj. Tu jest nasz opiekun. Powiem jak to było. No. Graliśmy sobie tu w klinice w Zaciszu, w takiej knajpie razem. Graliśmy sobie w takiej biesiadnej tu knajpie razem. No i tak my grali w ogóle nie w tym kierunku, co gramy teraz, nie? Ale tak zaczęliśmy sobie grać razem. No i zawsze Maruś mnie tu w tym kierunku tej muzyki takiej folklowo-gularskiej gnął, jak to się mówi do przodu. Grej to i to. No i tak my we dwóch, potem no, się Sylwuś napotoczył po drodze. I tak my sobie grali. No i zespół nazwy. Zespół nie miał, no bo my nie byli z tym zespołem, nie? No co do zespołu, no. Chcieliśmy wiedzieć nazwę. No ja mam ksywę Magik, bo tak nas nazwali kiedyś, że Magik. No i Maruś doł band. Band i powstał zespół Magik Band z Klinicy no Zdroju. Tak, i to jest serce zespołu Łukasz, Marek i Sylwek. I kolegów później żeśmy jeszcze dobrali trzech. I tak to tworzymy, no. I pierwszą piosenkę napisał Maruś. Napisaliśmy ją razem w Zaciszu, trochę my napisali bez sensu, ale potem mi się poprawili trochę w studiu, ktoś nam pomógł, no i pomysły moje, Sylwka i tak pomalutku szły, potem większość tych pomysłów moich już siedziałem w domu i tworzymy, no tworzymy, mamy 60 kawałków w ciągu 17 miesięcy autorskich swoich, 60 utworów autorskich. Teraz wydajemy kolejną płytę Natalię i tam się znajduje 7 utworów autorskich kolejnego zespołu. A kiedy dokładnie właśnie ta płyta wasza ukaże się? Ukaże się płyta prawdopodobnie do 2 tygodni. Do 2 tygodni się ukaże ta płyta, będzie sprzedawana już siecią internetową. Mamy już takiego wydawcy, który się będzie zajmował z firmy Fix Music z Warszawy. On to już będzie promował, więc już tam umowa, kobelnica, te sprawy on tam nam już zapewnia, także idziemy w tym kierunku, więc... Tak to będzie wyglądało. Czyli dzisiaj tak naprawdę będzie koncert dość długi, dużo utworów, tak. Tłumy osób będą.
No, na to wskazuje, że tak. Nie będziemy grać godzinę, tylko będziemy grać ile trzeba będzie, bo tak przyjechali, też zostaniemy, jakoś i budeczka mu będzie obiecana od Darusia, jakieś goloneckie to czas jeść, no i będziemy się bawić, no co. Stąd my są, tu my się urodzili, w tym szpitalu w Krynicy, więc dla swoich będziemy grać tyle, ile będzie trzeba, nie? Jeszcze bym chciał, żebyście panowie dla naszych widzów powiedzieli, kto dokładnie na czym gra lub ewentualnie śpiewa. Mateusz Rajski, gitara i backing vocal. Gitara basowa. Tylko i wyłącznie. Jak pan się nazywa? Marek Górka oczywiście. A no na kontrabasie też gram. Tak. No jestem klawiszowcem w tym zespołu, wokalistą, no i trzymam wszystko, żeby było dobrze. Trzymam te lica, żeby mi chodoki nie pouciekali, żeby mi też nic nie popsuli. Jest pan liderem z tego, co słyszałem. Zespołu, oczywiście, liderem zespołu jestem. Jestem saksofonistą, no i pomagam tam drugie... No to jest mój drugi wokal, który w tle jest zawsze i... No tak, jeszcze mamy perkusistę, ale gdzieś inną uciekł, kurde. Zawołajcie tego perkusistę. No jeszcze mamy Krzysia, no i niestety nieobecnego Przemusia musimy serdecznie pozdrowić, bo no angina go dopada, ostatnio po maratonie majówkowym graliśmy 5 dni pod rząd, dzień na dzień i no... Za dużo lodów zjadł. Za dużo lodów zjadł, tak. No to kolega go nakorbił.